Siemaneczko, z tej strony Go Stolicy. Cykl 10 pytań do. Pierwszy odcinek z nami jest Ozwierz. Peace God! Cześć! Pytania o... Wolczasty. Będzie łatwiej dla fanów ze Stanów. Co, jedziemy, syn? No, jedziemy. Pierwsze pytanie. Ile powstało przez czas? Co to jest katana? Co to jest katana? Katana to jest miecz samurajski. To już wam wystarczy. Wpiszecie sobie tam, kurwa, na jakichś goglach czy coś. Katana mistrza to seria numerów. Można tak powiedzieć. Od maleńkości nagrywaliśmy katanę mistrza. Najpierw zaczynałem właśnie z moim człowiekiem, doktorem Skillsem i tak dalej. Katan powstało około 6, tak mi się wydaje. Pierwszą katanę nagraliśmy na Nielegalu z 2004 roku, TWP, Nielegal, tu wolno palić pluton, z 2004 roku, tam była pierwsza katana, były chyba jakieś dwa luźne numery nagrane gdzieś tam w mieszkaniu u kogoś, bodajże u Filipka, który teraz prowadzi DSW Studio na Mazowieckiej, aż mi wypadł papieros z wrażenia. Jest około 6, no, na swojej legalnej płycie, tak pan Kolczasty, kurwa, w Empiku nawet może gdzieś leży jeszcze tam pół sztuki. No widzisz, tam całkiem niedaleko w Blue City nawet widziałem, dwa, trzy miesiące temu widziałem egzemplarz, więc może jeszcze ktoś ją kupi, cokolwiek. Dobra, jest około 6 katan mistrza, wszystko oczywiście jest zajawką na Wu-Tang Clan, tak, kurwa, możecie to sobie dopisać, proste, jako stary fan Wu-Tangu, po prostu przejąłem ten temat i nagrałem ileś tam numerów. Mam też pomysł w przyszłości, żeby wszystkie te katany zebrać na singlu, tudzież na jakiejś epce i wydać jako całość, tak? Żeby stare samuraje rapowskie mogły sobie to odtwarzać. Katana mistrza, jo. 6. No, protekty, Janek, 5. To jest drugie. 6. Czemu nie grasz koncertów z solowym materiałem? Nie gram koncertów, znaczy grałem koncerty z solowym materiałem o zgrozo, około 3. Zagrałem 2 koncerty z moim producentem Danielem, po czym współpraca z TWP trochę się rozprzężyła, tak? Można tak powiedzieć? Rozprzęgła. Tu. No dobra, jebać, nie musicie się na mnie patrzeć, tak? Dlaczego nie... Dobra, jest taka opcja, że jeżeli będziemy grać teraz koncerty z Rapadix, bo będziemy, raczej mamy przynajmniej taki pomysł, tak? Bo to jest underground total, każdy pracuje i ma wyjebane tak naprawdę. To będziemy grać też numery z pana Kolczastego, będziemy grać kurwa moje solowe numery Junesa oraz tam innych skonektowanych w potężnej rodzinie Rapadix, bo pamiętajcie o tym, że cały czas rekrutacja jest otwarta. No, dlatego tak jest, no. To jak wygląda relacje? Które? Wydawnicze z tego tak, żeby nie było jakieś zjeżdżające. Średnio najeżdża. Zjeżdża. Tak. Jeżeli chodzi o relacje z TWP, tak wyglądają średnio najeżdża, gdyż nie wiem, czy ta wytwórnia istnieje tak naprawdę. Wiem, że wypuścili ostatnią płytę mojego człowieka Temy. I to wszystko, no. Nie wiem, czy TWP ma zamiar wydawać jakieś rzeczy jeszcze, poza tym. Moje relacje wydawnicze z TWP wyglądają tak, że z chłopakami nie widziałem się kurwa ponad rok. Tak? Starczy. Pytanie czwarte. Trochę szybko to leci. No. Ale wiesz, się z tym, co powiedziałeś, tak? W jakich okolicznościach ten czuj W jakich okolicznościach? Dobrze, teraz na przekór wszystkim, którzy myśleli, że oni wzięli mnie z litości do Rapadix, tak, bo pojawiły się jakieś tam komentarze, kurwa, od burków jebanych. Pozdrawiam. Kiedyś z Nesem nagraliśmy Radio Wolna Warszawa, zajebistą płytę. Też ominiętą dosyć, może też przez to, że nie zrobiliśmy nigdy fizyka i nie zadbaliśmy o promocję, bo Younes wtedy odszedł do drapu, po prostu zniknął całkowicie z towarzystwa, nawet trudno było się z nim umówić. Więc mówię, z Younesem się znaliśmy, z Lajkiem zagraliśmy kiedyś koncert
o którym później opowiem, bo czytałem tutaj pytania, więc jestem zajebiście przygotowany, kurwa, tutaj na wasze pułapki. No i nagle zobaczyłem gdzieś tam w internecie, tutaj super, hiper, kurwa, że Rapadix wraca właśnie w składzie z Younesem, z dołączonym Laikiem, że tutaj kozacko, prawda, nie? No i któregoś dnia z samego rana, kiedy tam wstawałem do Babilonu, wiecie o co chodzi, kurwa, niektórzy z was pracują, kurwa, lwia część pewnie jeszcze bierze od mamy pieniądze na Nike, nie? Kurwa, przeczytałem rozmowę nocną chłopaków, że oni chcą dołączyć mnie do Rapadix, kurwa, bo się nadaje, tak? I po prostu w ten sposób, no znałem się z Younesem, zrobiliśmy razem płytę, znałem się z Laikiem, zagraliśmy koncert, podczas tego koncertu, podczas tego spotkania wypierdoliliśmy strasznie dużo wódki, kurwa, rozmawiając ze sobą. Dołączyłem do Rapadixów, kurwa, bo po prostu tam pasowałem, tak? Tak. Tak, jestem w Rapadix, kurwa, reprezentuję Rapadix, reprezentuję uzależnionych od rapów, chuj, kurwa. No. W temacie, tak? No, dokładnie. Pytanko szóste. Już? Piąte, przepraszam, piąte. Piąte, to jesteśmy na półmetku, jesteśmy na półmetku. Lekko retrospekcyjne. Och, Boże. Najważniejsza chwila w życiu, związana z rapem. Yo, Ania. Nigdy nie zapomnisz. Yo, Ania. Przeczytałem, siemasz, Ania. Najważniejsza chwila w życiu związana z rapem? Ale co chodzi o takie, kurwa... Którą pamiętasz, oczywiście. Nie, pamiętam w chuj naprawdę, tylko czy chodzi o takie bardziej, wiesz... Wkrętkowe, kurwa. Wiesz, że już wiesz, że to jest to, tak? Dobra. Wciągnąłeś, tak? Nie no, wsiąknąłem... Wiesz, tego mogę... Nawet nie mogę podać, kiedy wsiąknąłem, bo nie wiem, tak? Ale dobrze, no ważniejsze chwile związane z tą... Płyta, nie wiem, koncert może być, łapę w górze. Nie, to chodzi granda. Bardziej... Nie, to chodzi bardziej, wiesz, o takie bardziej osobiste odczucia może. Pamiętam na przykład ważniejsze chwile związane z rapem, tak, to jedno z nich to był numer For My People, kurwa, który pewnie kojarzycie NTM-ów, którzy już nie istnieją. Kojarzycie NTM, tak? No bo Joey Star, nie? Cool Shant. I była taka opcja, że słuchałem wtedy ich płyty, to było właśnie około tam 90-2000. Kurwa, dobra, chuj, będzie emo rap, no wtedy umarł mi dziadek, kurwa, i słuchałem For My People i to mi się strasznie kojarzyło ze śmiercią, kurwa, mojego dziadka. I pamiętam, że kiedy pan Andrzej umarł, ojciec mojej mamy, pamiętam, że właśnie tego dnia, nie wiem, jakoś na repeacie to było w wieży czy coś i wjechał ten numer i padłem. Po prostu, kurwa, psychicznie się rozleciałem na kawałki w chuj, kurwa. To było bardzo ważne. Bardzo ważna też była, nie wiem, jedna z których śmierci raperów, których, kurwa, bardzo szanowałem. Pamiętam, jak kiedyś na metrze Politechnika spotkałem mojego kolegę Bartosza, Buma, i powiedział mi, że ODB nie żyje, tak? Że, kurwa, pękł mu worek z kokainą w brzuchu, czy coś takiego. I jak się strasznie wtedy zamuliłem, kurwa. No kurwa, no nie wiem, jak umarł Biggie, też się przejąłem, tak? Kurwa, tak jak, nie wiem, wszyscy ludzie słuchający hip-hopu, nie wiem, czy starsi, kurwa. Generalnie jest taka opcja, że niedługo przestanę słuchać, kurwa, rapu, bo większość moich ulubionych raperów, kurwa, nie żyje. I co roku, kurwa, odchodzi średnio po dwóch, tak? W zeszłym roku, nie wiem, odszedł Team Dog, tak? Znacie Team Doga, nie? Czy nie bardzo? No, dobra, dawaj następny. No. Czy planujesz jakieś koncerty na Ashley? Tak, planujemy. Okres wakacyjny, bo tak, się to będzie okres, to będzie w ogóle wcipe palec Jacek Kowalec, jak mówi stare porzekadło. 1 czerwca, w Dzień Dziecka. Uuu, dostaniecie czekoladę od mamy. Planujemy zagrać we Wrocławiu koncert jako Rapadix, oczywiście bez Laika, bo Laik siedzi w UK, tak? I on nie dostanie urlopu. Więc zagramy, zagram tylko ja, Younes i Kid i Soul Pit. Jest to dogadane podobno, mimo tego już nie mamy połowy bitów, bo ja nie mam bitów na swoje solowe numery.
Soul Pit podobno znalazł bity z Rapadix, więc możecie być prawie pewni, że 1 czerwca pojawimy się we Wrocku, w pięknym mieście Wrocław, i postaramy się zagrać koncert, który nie będzie wyglądał jak próba. Dlaczego tu wolno palić? Tak, to bardzo zamieszły. Dlaczego tu wolno palić, a nie alkohol tam nie wybrałeś? Znaczy się wybrałem. To nie chodziło o wybór. Bo coś tam kiedyś połączyliśmy na jakiejś imprezie, gadaliśmy przy wódce, pamiętam, z Piotrem, pozdrawiam cię Piotrek, z Piotrkiem i ze Stasiakiem. A propos mojego dojścia chyba do Alkopoligami, chyba dobrze pamiętam, nie wiem, jak coś przekręciłem, to tam mnie poprawcie, jeżeli będziesz to oglądać. A dlaczego tu wolno palić, a nie Alkopoligami? No, gdyż tu wolno palić, kurwa, założył mój człowiek święty, tak, z którym współpracowałem od dłuższego czasu. Zrobił mi lwią część bitów na pana Kolczastego. Chłopaki tam zarejestrowali firmę w ogóle, super, hiper, mega, kurwa, siemasz. I może dlatego. Po prostu. Już. Jesteśmy coraz bliżej, kurwa, końca. Czy doczekamy się RWW bądź innych CD na... Jak, kurwa, zarobimy milion dolarów, to pewnie tak. RWW wyszło 3-4 lata temu. Sam nie pamiętam o tej płycie, Younes pewnie też nie, chociaż jakiś czas temu włączyłem ją sobie i ona była git, kurwa, była naprawdę fajna, bo było tam w chuj gości, prawda, było, nie wiem, 6-7 beatmakerów, no to była dobra płyta, jak na tamten moment, myślę, że spierdoliliśmy opcję całkowicie, wiecie, nie wydając tej płyty na fizyku, bo pewnie zeszłaby grubo i nie wiem, mielibyśmy jakiś tam, kurwa, hype na to. No tylko, że pamiętam, że po nagraniu tej płyty Younes odbił od rapu. Każdy coś tam, swoje sprawy, no RWW się rozpadło. Skills robi teraz swoje rzeczy. Ja jestem zawieszony pomiędzy tam 50 projektami. Younes robi solówkę, kurwa, robi LP z nami i tak dalej. Generalnie nikt z nas nie ma deadline'ów. Każdy ma, kurwa, wyjebane na jakieś tam tempo, kurwa. Jeżeli dostaniecie coś nowego od nas, to dostaniecie, kurwa, i będzie fajnie. Dawaj następne pytanie. Kurwa. Dwa pytania w jednym. To jest kozacko. Czy God of the Serengeti, który uważasz album za najlepszy? Który z tych dwóch albumów? Generalnie lubię oba albumy, ale jeżeli śledzicie mnie tam, jeżeli jesteście jakimiś tam moimi znajomymi na jakichś tam Facebookach, Stracebookach, MySpace'ach, kurwa. Twój stary szpanie. No to proste, że kurwa Mike Tyson, bo Sean Price to jest, kurwa, jeden z najlepszych raperów, kurwa, obecnie, kurwa, którzy chodzą po ziemi, zawsze był. Niektórzy tam pierdolą, że coś tam, że zbyt nudno, wiecie. Oczekiwana była. Ja się zupełnie nie jaram tym new schoolowym rapem, zresztą wiecie, że tam ciężkie batalie, kurwa, na twarz o książce są grane, kurwa. Z niektórymi, kurwa, dla mnie Sean Price jest królem, kurwa. Pas, kurwa, winny paś, tak. Generał Ludobójstwo też jest królem w chuj, gdyż nie zmienia tej swojej stylówy od 500 płyt. Ale jednak wybiorę Seana Price'a, bo kto mógłby nawinąć wers I'm Sean Price and you're not. Wiesz, ktokolwiek by to nawinął, to każdy powie, dobra, kurwa, wypierdalaj, co ty. Ale kiedy on jedzie, kurwa, wers w tym stylu, kurwa, jestem Sean Price, a ty nie, to i tak, kurwa, jesteś w proszku, kurwa, no jest typem. Dla mnie ten gość jest jak bateria, kurwa, dla tej kultury. To jest, kurwa, maszyna, kurwa. Sean Price jest królem i chuj, kurwa. Jest jednym z władców, kurwa. Nie chodzi nawet tam o jebać tytuł, co, myślałeś, że widziałeś tu króla? Jest kurwa, nietykalny. Jest w chuj nietykalny dla mnie, kurwa. Jest dla mnie nietykalnym gościem, tak jak, nie wiem, Notorious, kurwa, czy Tupac, tak?
cokolwiek. Dla mnie, kurwa, Sean Price jest typem, kurwa. Dla mnie Sean Price jest rapem, kurwa. Sean Price to hip-hop, o. Vinny Paz też. Amen. O, dokładnie. Czy nagrasz jeszcze jakąś solówkę? Pytanie numer 9. Pytanie numer 9. Czy nagram jakąś solówkę? Generalnie opcja wygląda tak, że... teraz wychodzi nasza wspólna epka Rapadix. Mam nagraną połowę cały czas, bo tam jakieś były remonty w studio, cokolwiek, praca, srata, tata, prawda, Babilon, nie? To trzeba czasami jakieś pieniążki zarobić. Mamy do skończenia epkę dla Blunted Astronaut, która będzie wydana wyłącznie na winylu. No i oczywiście plan z moim człowiekiem dusznym, Piotrkiem, z Soul Pitem, żeby zrobić wspólną epkę, przepraszam, prawda, taką sześcioutworową. Więc tak, no na pewno usłyszysz jakąś solówkę ode mnie. Nie wiem, no mógłbym, kurwa, nagrać tą solówkę nawet w tydzień, tak? Ale w tym momencie jestem zajęty promocją. Rapadix. I no nie myślę o tym, ale na pewno usłyszycie ode mnie jakieś solo, bo moje plany rapowe są dziwne. Nie wiem, nagram solówkę albo nie nagram, możecie spodziewać się jej znienacka. Tak? Założę czapkę. Cześć. Jak się dogadaliśmy, omijamy pytanie o z czurakiem. No, czuraka miałem, tak? Pani mi go wycięła łyżeczką, kurwa. Jaracie się w chuj? Miałem czuraka, każdy miał czuraka, albo i nie. Pozdrawiam Bartka. Pozdro boom, stary wariacie. I pytanie ostatnie, na które odpowiedz bardzo długo, bo jest fajne, tak? Opowiedz jakąś bekową sytuację z koncertu i... Który koncert? Najlepszy koncert był najlepszy. Bekowa sytuacja z koncertu. Każdy mój koncert był bekowy. Dobra, po pierwsze... dobra, wytniecie to, kurwa. Zawsze to brzmi jak, kurwa, jak down. Ale koncert, który właśnie grałem z Junesem pierwszy raz i z Laikiem, to był jakiś before, tak, before, pamiętajcie, kurwa, jest modnie w chuj, before przed kempem, kiedy to napierdoliliśmy się strasznie, kurwa, źle, kurwa, napierdoliliśmy się jak zwierzęta, kurwa, naprawdę. Graliśmy ten koncert, Younes, pamiętam, wtedy grał jako hypeman Laika i pamiętam taki moment, kiedy przez 15 minut stał oparty o DJ-ka, starał się zapalić papierosa, mu nie wychodziło, Laikowi wychodziła żyła z każdej części jego głowy i szyi. A kiedy my graliśmy koncert, to pamiętam, że ostatni numer wtedy grałem na leżąco-siedząco. Znaczy na siedząco była końcówka, ale ostatni numer grałem na leżąco jak Iggy Pop, kurwa, tarzający się w szkle. Chociaż nie było wtedy szkła, jakby było, pewnie byłoby bardziej kozacko. Pamiętam też, no nie wiem, no bardzo udany był koncert promujący moją płytę, kurwa, Pan Kolczasny, mimo tego, że było tam z 50 osób i pewnie 20 osób to byli znajomi. Bo tam jebać, kurwa, tego Jeżu Zwierza, kurwa, bo nie tiruriru majonezy. Ja lubię, kurwa, lubię moje koncerty, po prostu mówię, nawet jeżeli gramy, kurwa, dla 20 osób i one się jarają, no to chyba jest fajnie, tak? Nie wiem, nie byłem jakoś medialny nigdy zbytnio. Wiem, że tam proszą mnie ludzie, już pozdrawiam Łódź, kurwa, pozdrawiam tam Wybrzeże, kurwa, wiem, że prosicie. Kiedyś na pewno to się zdarzy, no tylko po prostu, kurwa, mój koncert jest jak święto, kurwa. Czy koncert skonektowanych ze mną raperów, kurwa, pojawiamy się z nienacka, kurwa. Kurwa, nagle po 5 latach, kurwa, przyjeżdża Jeżozwierz i gra dla was koncert, kurwa. To nie jest dla nas priorytetem, kurwa, każdy z nas pracuje. Raz, kurwa, każdy z nas pracuje, kurwa. Robi swoje, kurwa, rap jest zajawką, kurwa. Może dlatego właśnie nas lubicie, kurwa, że rap nadal jest zajawką, kurwa. A nie, że gramy, kurwa, Juvenalia w 4 miastach naraz, kurwa. Cytując Kida, kurwa. Ręce w górę, yo, dzieciak, weź wypierdalaj. Cytując Kida nadal, kurwa. No, robimy swoje, kurwa. Jeden pracuje w korpo, jeden macha patelnią, kurwa. Jeden macha miotłą, jeden macha czymś tam, kurwa.
wiesz, uderzajcie, kurwa, na koncerty tam oczywiście, kurwa, bożków, którzy, kurwa, machają ręką i biorą za to 3 koła, czy, kurwa, 50 koła. Chuj mnie to boli. Kurwa, no. No nie wiem, co powiedzieć, no. Też nie chcę mówić, że hip-hop to nie pieniądze i że jebać tych, co zarabiają pieniądze, bo oczywiście propsy dla tych, co sobie tam ogarnęli firmy i tak dalej. No my robimy swoje, tak? My robimy swoje, jeżeli kiedykolwiek nas zobaczysz gdzieś tam, kurwa, jeżeli lubisz, kurwa, nasze jointy, jeżeli zobaczysz kiedykolwiek nasz koncert, kurwa, to się po prostu jaraj, kurwa, wiesz. Pojawiamy się znikąd, my jesteśmy jak ninja, kurwa, ninja rap, yo. Z tej strony właśnie, bo to jest już koniec pewnie, tak? Jeszcze drugie pytanie. A, jeszcze jedno, no to jest. Najlepszy koncert? No najlepszy koncert to właśnie myślę, że ten hip-hopowy, kurwa. Kiedy grałem, kurwa, numer należąco. No i miło też wspominam koncert z Radia Luksemburg, kiedy graliśmy ze Słoniem około tam 4 lat temu. Kiedy mój człowiek, kurwa, Filip, szarpał się z ochroną, kurwa. Wyszarpał się tej ochrony, padł na pizdę, kurwa, i wylało się z niego w chuj dużo juchy. Tu pamiętam, że kurwa wstał i lało się z niego jak na japońskim filmie, kurwa, typu Ichi the Killer, tak? To był bardzo miły koncert. Mój promocyjny koncert też był miły, bo kurwa byli wszyscy koledzy i koleżanki. Sorry, że tak się kręcę, bo strasznie z niego siusiu. Kurwa, w przestrzeni Grafenberga, pamiętam, zagraliśmy kiedyś dobry koncert, już nie na tego klubu, przestrzeń Grafenberga to tam przy Lokomotywie. O? Tak, tak, no, to tam, najlepszy koncert, kurwa, najlepszy koncert na pewno jest przede mną, kurwa, na pewno jest przed nami, o, po prostu, kiedyś zrobimy taką pizdę, kurwa, wiesz, będą, wiesz, będą dekapitacje, kurwa, będą cice, będzie wszystko, kurwa. Zrobimy coś takiego, jak ostatni koncert Maidenów z Dickinsonem, jak pierwszy raz odszedł, kiedy ścieli mu głowę w Żelaznej Dziewicy. Nie wiem, czy ktoś tam wie, kurwa, bo macie tam po 15 lat, kurwa, propsy, ale coś takiego, kurwa, spektakl, kurwa. Ej, jednym słowem tam, miłość, pokój, ludobójstwo. Dobra, i pozdrawiam, kurwa, także wszystkich skonektowanych ze mną, kurwa, ludzi. Pozdrawiam wszystkich fanów, jeżeli, kurwa, mam jakichkolwiek, pewnie tam mam, no na bank mam, tak? Czekajcie na Rap Addicts, niedługo już będzie wysyłka, bo jak wiadomo, tłocznia dała dupy. Tłocznia dała dupy, ale już za parę dni będziemy mieli całość. Ja w tym momencie, już niedługo, grube ryby z Palmy, nagrania, kurwa, niesławnymi. Tak, co tam ich jebiecie, kurwa, ostro pewnie, w 3/4. Cokolwiek. Moja epka na winylu dla Blanty Tasnod jest nagrana w połowie. Zrobię to. I no i epka z Soul Pitem, kurwa. Kochajcie Rap Addicts, kurwa. Rap Addicts to prawdziwy hip-hop, kurwa. Peace, God, kurwa. Strzelajcie go stolicy.